Cześć, witam was. Ja jestem Divioner, a to jest gra Stellaris i DLC Federation. Ale już muszę następnie tutaj powiedzieć wam, że jestem idiotą i skończonym debilem, gdyż usunąłem sobie komentarz. Miałem przed chwilą opcję odzyskaj audio w Audacity i nie zrobiłem tego. Nieświadom, co się stało. Straciłem sobie 25 minut świetnej rozgrywki i cudownego komentarza, bo zapewne był cudowny, gdyż tak rzucam mięsem poza nagrywaniem, że aż muszę się napić następnego browara, który załagodzi moje właśnie smutki. To jest Revolta Early Grey A.I.P.A. Slag to trafił, no. Naprawdę. Naprawdę. I teraz jest jestem jeden materiał w dupę, a mieliście dostać trzy w ciągu dnia. I teraz będzie... Tylko dwa? O ile wrzucę drugi. W normalnej porze. Bo jest godzina druga, dwadzieścia czy... Może już nawet dalej. A ja wrzucam dopiero jeden materiał. Jeden materiał. Który ma się ukazać rano. A drugi ma się ukazać po południu. I jest dupa blada. Na tyle blada że no, w sumie nie wiem no i tak i co by tutaj wam powiedzieć pokrótce co tu się stało co się wydarzyło no cóż chciałem sprzedać tutaj chciałem sprzedać tutaj ten układ y, naszemu y, sojusznikowi z federacji ale on nie chce nie chce tego układu ja mu nic nie zrobię nic mu nie poradzę on musi szcz szczeznąć szczeznąć będzie musiał tutaj Układ z planetą, z, z, z rasą odkrytą, nie chce, on woli szczeznąć, szczeznąć tu w tych dwóch zasteranych układach, będąc nikim, będąc nikim na przestrzeni czasu i wieków, na przestrzeni lat, kryzysów i nie tylko. Porzucona brama kosmiczna w pobliżu, plakul odkryliśmy pradawną przestrzeń, oj się boję, aż... Już po zakończeniu konstrukcji, połączenie z resztą sieci zostało zerwane, łączy się ona natomiast z istniejącą na mapach gromadą gwiazd tuż obok naszej galaktyki, którą nasi astronomowie nazwali gromadą L. No to już wiemy, już wiemy, cóż i dokąd owa brama L prowadzi. Gdzieś tutaj za krańca galaktyki, z gupnych No dobra, odkryto zasób ciemną materię. Musimy to mieć. Ale. No i tak, tutaj mamy bardzo potężną potężną anomalię, której nie będziemy w stanie zbadać. Mm. I tego nie uczynimy. Widzę, tutaj widzę, jest kilka takich potężnych anomalii. No i tak jestem bardzo wściekły, że straciłem ten komentarz, że nie wiem, co zrobić z tym materiałem. Cały mm. odcinek. 25 minut. Miałbym 3 materiały, a mam dwa. Jest godzina 2.30. Muszę do pracy iść na 14.00. I muszę rano wstać. Wstać, ustawić to, i zre zrendrowane już jest. I rzuca się właśnie. Ale muszę wstać i to ustawić. I oto jest pytanie. Kiedy to mi się wrzuci? I kiedy ja to ogarnę? I pytanie następne. Czy uda mi się jeszcze coś ogarnąć? Jeszcze coś więcej. Okej, okay, w tu w Erika. Musimy. Wręcz priorytetowo zbudować. Brakuje nam aż dwa. A co tu mamy? Imperialna metropolia. Jakie? Z jakiej racji? Przecież mamy jedno nawet, nie dwie planety. Przekraczamy Imperialną metropolię do no Beskitu. ja patrzy o was. Odkryto archeologiczną deja vu, deja vu odkryto i to nie jest, jest poza granicami naszego przedcudownego imperium, które nie graniczy praktycznie z nikim ważnym. No ale tutaj zagłębiając się w sytuację i wskażicie, jakie to u was problemy. Jesteśmy zmuszeni począć kontynuację roz eksploracji. No i tak jestem bardzo zły. Stras jestem bardzo zły, że straciłem ten materiał. Chciałem go mieć. Chciałem go mieć, chciałem go zrenderować, chciałem go wrzucić. Pismo o oto jakieś nowe grafiki dostały się nam. Na księżycu jest jakieś pismo opcje. Ktoś za pomocą analektyk górniczego wyrówskał różne rzeczy. I trzeba by było to kiedyś zbadać na przestrzeni wieków, lat. No i cóż, my tu mamy. Mamy tutaj 3200 minerałów i planetę, na której możemy zbudować aż dwie budowle. Jedną z nich na pewno będzie to odlewnia. tak handlowy oczywiście, pokażcie nam swoje towary. Trójfiltrat, fraktura zapewniająca efekty, badania socjologiczne, Zamiast za... oj to ja nie chcę. Nie 6 miesięcy, nie jestem zainteresowany, co? Przekręty, co? Mogą 1000 euro. Orbitalne rozrzucanie śmieci, 5000 krytów. Dajcie... A wam weźmiemy taką forsę. Oni chcieli 5000, a my dajemy I dozownik, Mamy orbitalny. I co to jest? Ten system zarządzania bombardowaniem orbitalnym zasypuje planetę milionami małych, szybkich pocisków. Dzięki temu planetarne sieci obronne ulegają przeciążeniu pod wpływem mnóstwa zbędnych danych. Okręty wyposażone w ten system wyrządzają więcej szkód podczas bombardowania orbitalnego. No to jest rzadka technologia, to może być. Załużę, frakcję. A nasz ostatek badawczy nie robi nic. Musimy to zmienić. Musi się jego yy, kariera zawodowa. Mękle, może przyjąć każdego miejscowo franczyzna. Według pilnego zwiadowcy, idziemy prawie pewnie, żeby był ich jego Przekręt prosi. jak przekręt czy to jest takie. Powiem wam, ale pięciu ludzi nam przyjdzie. Pięć populacji. Tu bierzemy. Jo, awarid. to... My pomożę wam, kak zmożem. No inaczej. Uff. co to mi się tu otworzyło nagle, tak? Jak, jak, ja i... co? Ten Chuck Norris! No nie ten cze, no jak ten Chuck Norris. Sokolidemon kładący na matę. Spójrzał na mnie, jak byłbym skrzatem. Dobra, więc... Fuck dammit gdzie to się jakieś rewolty mi się zrobiły? dobra władza jakieś rozruchy na globie mi się stały 6% wskaźnik stabilności, decyzje należałoby coś Da mi 1000 żywności ale żygnął hajsem Uginienia? Dobra, no niech się wydarzy. To się musi wydarzyć i tak, kiedy pocisk zabiegnie nam drogę. Co najmniej jedna z moich planet ma niską stabilność, ale nie może nic na razie zrobić. Bezpieczny transport Iren. Weźmy sobie przyjmę tradycję ekspansji, gdyż na chwilę, obecną, bo to nie mają w ogóle ludzie co robić. Nudzą się. Badania. Skoro się nudzą, to zbudujemy im jeszcze tak, sedwie ten i żywności, bo coś mało produkujemy. No i mam tu jeszcze trzy miejsca na budowlę. Trzy miejsca, które no to będziemy musieli zbudować, bo to co nam daje, to możliwości administracyjne i rychlej musimy to zbudować. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Poloks, aż tyle nam tutaj uderzyło w naszą gospodarkę. No cóż, zbudujemy sobie, Przewyźmy sobie, mm, silni i czy tam, lepsze wydobywywycie. Wydobywy, Kolonizujmy. Zajmujmy te planety póki możemy, gdyż wróg czeka, 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 na nas tutaj w oddali. Opiekuńczość, co to są jak coś ksenofile, czy co fanatyczny militaryzm. ...materializm, czemu są opiekuńczy? Są potężni i mają apakt obronny z nieznanym nam imperium, po prostu proś o... Możemy zostanie ich was... Co? Szczo? It is impossible. Możemy poprawić stosunki. Mamy jeszcze jednego posła, więc posel wyjdzie i poprawi stosunki dyplomatyczne. Tutaj nasz jeden ziomek z federacji troszeczkę utknął ha, na własne życzenie zresztą. Chciał mu pomóc, ale nie chciał. Naprawdę nie chciał, żebym mu pomógł, więc to nie jest moja wina. Jeszcze raz spróbuję. Przyjaźń. Przyjaźń nas dzieli od bycia wrogami. I mam wtedy ani propozycję handlową. Przenieśmy układ. Oj, teraz chcą. Teraz chcą przysługi. Oj, nie ma nic za darmo. Informacje, zasoby tradycyjne. Żywność, stopy metali, czy też może coś innego byśmy zechcieli od nich wziąć? Tysiąc, nie mają. Dwieście nawet nie mają. A co wy? Co wy? Jeden przysługę możemy wam dać, i my wam informację, łączność. Zasobów strategicznych w postaci minerałów, bo ta przysługa nie wiem co to jest i chciałbym ją mieć w przyszłości. 100 minerałów zechcą. I zaakceptują. Holdebande daje im skurczeseny, sukceseny psie i psiechwosty. S i psiechwosty. Cóż, zamknąłem sobie furtkę, delikatnie mówiąc, no ale otworzyłem furtkę naszym przyjaciołom. Więc z mojego złego lepiej w tę stronę. Jakby to powiedział, towarzysz szereg. No i cóż, straciliśmy bardzo dobry układ, który już został skolonizowany przez naszą planetę, to też mają do dyspozycji naszą populację, aby móc skolonizować następne planety, a nasza frakcja pewnie nie jest zbytnio zadowolona z tej, z tej, z tego stanu rzeczy. Mamy szybkość przyrostu populacji i to teraz możemy sobie kliniki genetyczne, które umożliwią nam y, szybsze rozwoje. Zobaczymy, zobaczymy co świat pokaże. Zobaczymy i zadecydujemy, że statki tutaj poszedł, ten może tutaj jeszcze nam przynieść jakąś sławę, chwałę i chlubę dla narodu naszego zjednoczonych drewniaków wijów. No ale tym tutaj niebezpiecznie jest blisko, więc trzeba rychlej zająć te układy, co by nam fachmistrznie zajumał. Z racji, że zbyt wymagający to nie poczynimy badań w tym kierunku, w tej dziedzinie w tej kategorii. Olbrzymi szkielet, o jaki piękny, jaka piękna grafika. Nazwy nie przeczytam niestety, wybaczcie mi, ale brzmi ona jakoś tak ciężko do wymówienia. To, co wcześniej uważaliśmy za nieregularne łańcuchy górskie, na południowej półkuli zostało zidentyfikowane jako olbrzymi szkielet jednego organizmu. W wiek kości na 3,4 miliarda lat. Nasi uczeni stwierdzili, że na tej owej planecie życie mogło istnieć w dowolnym momencie. Odkąd istnieje księżyc? Oficer naukowy Taloth czeka na specjalnym projektem badawczym, który zajmie się rozwiązaniem tej zagadki. Fascinated. Możesz to uczynić. To zbadajmy, bo to bywa zgubne. Bywa I groźne zarazem. Statek nasz konstrukcyjny tutaj e, zablokował jedną ścieżkę ekspresji. Porozumienie badawcze, Tutaj korzystajmy to. My i zbudujmy sobie kolejny statek badawczy, bo tu musimy rychło e, organizować tutaj w, w, w nas bardzo są opiekuńczy i na marze nic nie zrobią, ale to nie wiem co to jest w ogóle za imperium No i co tu mamy za technologię. Automatyczna eksploracja 100 miesięcy 100 miesięcy Czy wy to możecie sobie wyobrazić? Umowę migracyjną z litoidami to jest bardzo korzystna oferta dla nas, ponieważ jak ta populacja zadołowi się na naszej planecie. Jesteśmy praktycznie w stanie skolonizować każdą możliwą planetę z każdej, każdego, ka każdej kategorii. Nie mamy tutaj specjalistów, bezrobocie i drewniak, robotników. To też musimy zainwestygować w sobie, w, a może w prąd tym razem. Pozbawiliśmy sobie ostatnich pól produkcji minerałów i będziemy zmuszeni do. Usunięcia przeszkód. O, i tą możemy, i tę też możemy, a na tę nas już nie stać. To też musimy kapkę poczekać. Spotkanie w układzie z jakimiś dziwnymi stworzeniami. 11 statek badawczy został zbudowany, ale nie ma obsady. To też. Badaj oh, to rytu... rytu. O, dobra, never mind. No i cóż, weźmy sobie tutaj jakiegoś specjalistę od technologii rakietowej, czy tam napędu. No i może właśnie tawariści nasz mm, wyruszyć w drogę tutaj właśnie, odkryć co nieco. Widzicie zespół naukowy? oczywiście wyślijcie. Na no to to porzucony wojskowy statek wojskowy mi się Duma, bierzmy to. Bierzmy to, w tym, bierzmy to, bez dyskusji. To możemy zająć. Zajmijmy to. Bądźmy lepsi od nich. Tu coś jest. 180 dni. Ciekawe, co mi dadzą za Nekrie. To jest czasy już tutaj. Bardzo nas lubiam. Intrygu, intrygujące, stłonie. Propozycja handlu przynieść układ i e Ekria. A co mi dacie? ...przesługę jedną. Informacje wam dam, zasoby, strategiczne, minerałów dam wam 100. Postać mnie. Nawet wyjście wam dam. Również mnie stać. No i się cieszą tutaj, że mają jakieś wyjście. Dotąd chociażby. Nie są zdani na łaskę, nie łaskę. Teraz ja się troszeczkę wydymałem. Musimy założyć posterunek graniczny, a wy przejdźcie dalej. Teraz ja się trochę wydymałem, no faktycznie. Jestem taki trochę witrygniak. Tu ci wykokcieli, taki jak jestem. Tu jakieś United han. Hurry Empire. I to jest paradoks o flagę ma czy, czy bym ja ich nie stworzył? Czasem Możliwe że ich stworzę Paradoks jeszcze mnie tu zbije no Patrzcie Anomaly, Anomaly found Cóż Co by tu rzec można się wściec No i cóż nie mam już populacji bezrobotnych Poradzili sobie moi towarzysze Którzy Uskuteczniali nieróbstwo czy mamy jakieś statki konstrukcyjne, które nic nie robią? Oczywiście, że mamy. No i ten suczy i chwost, tu mi fotoniczny świat w trini Buduję rzeczy. Lux perpetua, complete. Ty to szybko buduj, przyjacielu mej. No buduj, strach pusty, teraz gawery Star system charted. 18 minerałów piechotą nie chodził, ha, więc tu zbudujemy sobie... I tutaj w sumie też, też jest 5 energii i 3 yy, do badań fizycznych też również zbudujemy to. I statek badawczy nasz znaczy tutaj już może iść na Inessa. <grym> I tak, ciekawe jak to się potoczą historię tych populacji, tych ras i tych federacji. Troszeczkę jestem w życiu, jakby nie patrzeć, jak zazwyczaj jestem w życiu w takich grach. A, oh, No, dlatego jestem w życiu. Bo nagrywam na YouTube. A gdybym nie nagrywał, to nie byłbym tak w życiu, zapewne, Powiedzam Wam. Zawsze jak nagrywam serię, to jestem takiej zbitej kupie, że aż i by tylko, że z gównem jedno do czynienia posiadam. Jestem jak, co to mi się stało? Menagem Federation Level Unlocked, a to coś jakieś jeszcze nie, od, nie zrobione. Coś mi się tu pokazało. Poziom drugi mamy odblokowany. Przyjazny charakter. Propozycja zrzeszenia w Drady tu ich się narosło na wkoło Kto to to wymyślił? Chyba paradoksy na fazie będąc. No i skończyły mi się IPA i, i porter został, ale jego to raczej ruszał nie będę. Miałem... Oj, co to jest? Wspólnota galaktyczna. Coraz więcej cywilizacji przemierzających kosmos nawiązuje ze sobą formalne relacje. Więc galaktyka staje się dynamicznym miejscem pełnym życia, w celu uniknięcia tragicznych nieporozumień między poszczególnymi narodami rosnąca liczba dyplomatów wyzywa, wzywa do powołania nowej pana galaktycznej organizacji. Byłaby to wspólnota Imperiów Galaktycznych, na której forum mogłoby one omawiać najważniejsza kwestie. Czy Enklawa Drewniaków zamierza poprzeć utworzenie Wspólnoty Galaktycznej? Nie, to nie ma czasu, nie ma, nie, nie mam czasu na takie bzdury. Tak, tak, to słuszne przedsięwzięcie, a słuszne, a zróbmy tak, niech tak Star, będzie. Niech tych będzie, niech się stworzy jedność międzygalaktyczna i ten, ten nasz statek badawczy się gdzieś to spada, bo mnie kuje w oczy. Okej, okay. jesteśmy coraz to większej życi, by rzece delikatnie. Musimy szybko tutaj zapierdzielać w tę mańkę. No i w sumie to musimy zapierdzielać również i w tę mańkę, ale nas nie stać w wpływach. Zaraz będziemy w życi totalnej. Odcięliśmy sobie jedyną drogę, oj sobie tak nie, ci też nas wydymali, jesteśmy wydymani przez wszystkich dookoła W życiu kompletnym jesteśmy Tutaj te nasze magłanie pofruną, ale tu rywalizacja, co to są? Ja pierdziu tu to, to jest znaczenie dyplomatyczne, oni co są strzeszeli u nas w federacji? Special project Complete. Kuczył projekt z ol olbrzymiego szkieletu. No i bardzo słusznie. Rodziny to wielki dzień dla galaktyki. No i cóż, zobaczymy Odblokowałem sobie Lunch of Nations. Czy udałby nam się. O, tunel. Gdyby udało? Oj, jak ja nie, portali. Granice zostały dla nas zamknięte przez jakichś, właśnie, wiejów, drewniaków. To są w sumie, to są jakieś te. Yy, skolopendry. Wie... A to są święto... świętro święto... Wiecie jak to? Podejrzliwość. Potężna, potężna. siła technologii jest równa. No wszystko jest potężne, ale jeśli nie bartw jesteśmy w federacji. Damy radę. Myślę, że damy radę. A i co to jest? Wspólnota galaktyczna się sta... Co tu nie chcą? Tarcza pogotopił. Wszechświat jest niebezpiecznym miejscem i wszyscy członkowie Wspólnoty Galaktycznej powinni być gotowi do obrony swoich światów nieważne. Czy przed piratami kosmicznymi potworami czy nieznanym. I co my tutaj mamy? Poprzeć. Modyfikatory. Utrzymanie statków plus 5. Jeżeli to poprzemy, to co mamy? Potężna. Oni są przyjaźni w celem nas. Mm, Wspólnota galaktyczna dołączyła aż tyle. Tyle aż dłączyło. Powiem wam, że w sumie podziel, przydziel posła do tego A mamy dostępnego, akceptuję to Przydzielić mi posła i poparcie a W senacie jakie są... O kurde, powiem wam, że tutaj teraz tu to... zagadka mi się utworzyła Za Przeciw Jesteśmy za Też jest zespół Trzymuję się Uchwały? To trzeba rozgryźć gru na grubszą metę Taką sytuację i trzeba rozkręcić. Ja popieram, oczywiście. Już popiera tę uchwałę. Okej, okay. czy jednak głosu za zbyt nie miałem, bo już poparłem to nieświadom nawet decyzji swojej. No, ale bywa i tak. Okej, okay. wyślijmy statek badawczy tutaj do miejsca, które zbada te układy. Muszą być nasze. Nie ma innej możliwości. Muszą być nasze. No ale w takim post postępie raczej wpływów ciężka sprawa będzie, więc że ja proszę was pomagicie mnie zbudować granice lepsze, bo w zasadzie to teraz jestem taki trochę jak ten v, drewniak. Nic nie mam. W sumie taki wyciągły jestem jak jakiś worm, czy inny niewiadomy mi stworzeń. Yy, w sumie to jak z tą automatyczną eksploracją, bo za chwilę to ja nie będę miał jak wyfrunąć z włości mych Oj, kliknę sobie mapę chyba federacji. No i łączność, odkryliśmy jakiś mędrców z kosmosu. jakiś Eldoka. No i ktoś nam zamknął granicę już na start. I są to persony. Gdzie oni się znajdują? Patrzę, żeby mnie czasami nie zagrażali bezpośrednio. Nie zagrażałem. Palicho z nimi. się spiknęli już, syny No i coś będzie tu trzeba wykominać. No okej, okay, no ale w sumie z mojej strony to będzie na tyle, jeśli chodzi o powinien być trzeci materiał z gry Stellaris DLC Federation, ale no niestety usunąłem sobie komentarz i teraz muszę sobie tu aby tego nie zrobić raz, po raz kolejny. A wtedy się tam normalnie zesrać chciałem, bo mi pierdziało coś i usuwałem to, usunąłem, było ok i nie zapisałem komentarza. No idiota skończony, ostatni. Dopisz mu i bierz go tam w ślady empatii, dopisz słabą, silną wolę i te kilka spraw, które pominąłem i teraz bez obawy wylej na nią litr kawy i wypal dziurę szlugiem. Dobra, nieważne, to była ona i tak wrzuciłem po prostu, trzymajcie się i strzała.